Oczywiście śpiewamy cały czas pieśni królestwa. Pieśni królestwa, proszę Państwa, melodie królestwa. Mamy dużo śpiewników i stare, i nowe, proszę Państwa. Oczywiście, że te nowsze śpiewniki są lepsze, bo mają dobre tłumaczenie na czasie, na temat. No ale 3-4 śpiewniki do tyłu, jak Państwo wezmą, no to są na czasie, są na czasie. Także proszę Państwa, światło świeci coraz jaśniej, aż do białego dnia. My teraz tak tłumaczymy to wolno. Ja dopiero co wstałam, przebudziłam się, muszę jeszcze napić się kawy, muszę się odsucić, muszę. Przymioty Jehowy, proszę Państwa. My tu mówimy, proszę Państwa, o tych potęgach światowych. Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Zapamiętaj. Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. I o dwóch wizjach z Księgi Daniela mówimy i z Apokalipsy. Co to wszystko znaczy? Teraz, proszę Państwa, po Rzymie, no to miało coś innego być. Oczywiście mroki średniowiecza, no to tutaj nie było narodu Bożego, tu nie było ludu Bożego, także nie ma o czym mówić. No ale historia ciekawa. Przyznam się szczerze, że czasy średniowiecza to jeden z najciekawszych okresów historycznych dla mnie, proszę Państwa. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone rosną w siłę. Tożsamość siódmej głowy z bestii z 13 rozdziału objawienia możemy ustalić, gdy, proszę Państwa, porównamy wizję Jana z wizją Daniela o przerażającej dziesięciorożnej bestii. Odczytaj Daniela 7:7, 7:8, 7:23, 7:24. Dzikie zwierzę, które widział Daniel, wyobrażało rzymskie mocarstwo światowe. W V wieku naszej ery Rzym zaczął się rozpadać. 10 rogów wyrastających z głowy tej strasznej bestii symbolizuje królestwa, które wyłoniły się z tego imperium. Na temat 4 rogów przerażającej bestii podano ciekawą informację. 3 z nich zostają wyparte przez inny mały róg. I o tym małym rogu dzisiaj od rana trąbimy. Słowa te się spełniły, gdy w siłę urosła Anglia, niegdyś rzymska prowincja Brytania. Musicie Państwo wiedzieć, że Anglia kiedyś była rzymską prowincją Brytanią. Do XVII wieku nie odgrywała ona większej roli. Znacznie bardziej liczyły się 3 inne państwa powstałe z dawnego Imperium Rzymskiego: Hiszpania, Niderlandy i Francja. Powtórz: Hiszpania, Niderlandy i Francja. Anglia po kolei pozbawiła te potęgi ich wpływowej pozycji. Do połowy XVIII wieku już jako Wielka Brytania znalazła się na najlepszej drodze do tego, by się stać dominującym mocarstwem na arenie światowej. Ale wtedy jeszcze nie była siódmą głową bestii. Chociaż Wielka Brytania zyskała na znaczeniu, jej północnoamerykańskie kolonie oderwały się od niej i utworzyły Stany Zjednoczone. Niemniej zdołały urosnąć w siłę właśnie dzięki ochronie brytyjskiej floty. Do roku 1914, kiedy to rozpoczął się Dzień Pański, Wielka Brytania zbudowała największe pod względem terytorialnym imperium w historii, a Stany Zjednoczone stały się największą na Ziemi potęgą gospodarczą. Podczas I wojny światowej te dwie potęgi połączył szczególny sojusz. Tak oto pojawiła się siódma głowa bestii, anglo-amerykańskie mocarstwo światowe. Jak ta głowa będzie traktować potomstwo niewiasty?
Krótko po rozpoczęciu się Dnia Pańskiego, siódma głowa przypuściła atak na lud Boży, pozostających jeszcze na ziemi braci Chrystusa, czyli Mateusza 25:40. Możesz czytać, nic ci się nie stanie. Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Concita Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Jezus wskazał, że podczas Jego obecności, to jest paruzja duchowej obecności, gdy Jezus stoi obok czegoś, widzi i patrzy. Paruzja to jest stanięcie obok czegoś, z bliska, z daleka, ale jest kontakt. Jezus wskazał, że podczas Jego obecności, czyli paruzji, ów ostatek potomstwa będzie aktywnie działał. Mocarstwo angloamerykańskie wystąpiło przeciw tym świętym. Państwo myślicie, że Świadkom Jehowy w mocarstwie angloamerykańskim to było dobrze? Że dla nich był raj? Jeszcze nie czas na raj. W trakcie I wojny światowej represjonowało ich, objęło zakazem niektóre ich publikacje, a przedstawicieli klasy wiernego niewolnika wtrąciło do więzienia. Do więzienia. Tutaj też w Polsce tak się na ciebie patrzą, jakobyś ty wymordowała im całą rodzinę w czasie II wojny światowej. Boże, nawet powiedziałam, że i I wojny światowej. To tylko to potwierdza, jaka ta Europa jest stara. Gdy Ameryka nie ma 300 lat, to tutaj już tyle wojen religijnych w Europie starożytnej było. Siódma głowa bestii w zasadzie zdławiła na pewien okres działalność kaznodziejską. Jahwe przewidział ten dramatyczny rozwój wydarzeń i objawił go Janowi. To mówimy Jehowa. Przewidział ten dramatyczny rozwój wydarzeń i objawił go Janowi. Oznajmił mu, że drugorzędna część potomstwa zostanie ponownie ożywiona i będzie działać jeszcze dynamiczniej. Objawienie 11:3, objawienie 11:7-11. Historia nowożytnych sług Jehowy potwierdza, że tak się stało. Mocarstwo angloamerykańskie, a stopy żelaza z żelaza i gliny. Jaki związek zachodzi między siódmą głową bestii a olbrzymim posągiem? Wielka Brytania w szerszym zaś ujęciu, także Stany Zjednoczone, wyrosła z Imperium Rzymskiego. A co można powiedzieć o stopach posągu? Są one uformowane z mieszaniny żelaza z gliną. Opis ten dotyczy czasu, gdy siódma głowa, potęga angloamerykańska, potęga, zyskała na znaczeniu. Tak jak żelazna struktura zmieszana z gliną jest słabsza niż lite żelazo, tak też owa potęga jest słabsza niż imperium, z którego się wyłoniła. Jak do tego doszło? Siódma głowa bestii nieraz dowodziła swej siły. Przykładem może być zwycięstwo w I wojnie światowej. Jej iście żelazna moc uwidoczniła się również w II wojnie światowej. Potem siódma głowa wciąż co jakiś czas ujawniała cechy żelaza. Jednak już dość wcześnie zaczęło się ono mieszać z gliną. Słudzy Jehowy od dawna starali się zrozumieć symbolikę stóp posągu. Księga Daniela 2:41 opisuje mieszaninę żelaza i gliny nie jako wiele, lecz jako jedno królestwo. Dlatego glina wyobraża różne elementy w sferze wpływów potęgi angloamerykańskiej. Potęgi angloamerykańskiej, które czynią ją słabszą od dawnego Imperium Rzymskiego, przyrównanego do litego żelaza. Glinę nazwano
potomstwem ludzkim. Chodzi tu więc o zwykłych ludzi. Księga Daniela, czytaj 2 rozdział, werset 43. W łonie tej potęgi wielu zaczęło domagać się swoich praw poprzez różne akcje na rzecz swobód obywatelskich, tworzenie związków zawodowych oraz ruchy niepodległościowe. Ci zwykli, tak zwana demokracja, ci zwykli obywatele osłabili zdolność mocarstwa angloamerykańskiego do działania z siłą żelaza rzymskiego. Spory pomiędzy zwolennikami odmiennych ideologii, a także okoliczność, że wybory często nie wyłaniają zdecydowanego zwycięzcy, powodują, iż nawet popularni przywódcy nie dysponują silnym mandatem społecznym, który pozwoliłby im realizować swoją politykę. Daniel przepowiedział, że królestwo to okaże się po części mocne, a po części okaże się kruche. Daniela, czytaj 2,42. Czytaj też 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety od 1 do 3. W XXI wieku dzisiaj Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone nadal łączy szczególne partnerstwo i w kwestiach globalnych często podejmują one wspólne działania. Proroctwa o ogromnym posągu i o bestii upewniają nas, że potęgi angloamerykańskiej nie zastąpi już żadna kolejna. To ostatnie mocarstwo światowe może się okazywać słabsze niż mocarstwo wyobrażone przez golenie z żelaza, ale nie rozpadnie się samo z siebie. Także Państwo widzicie, tutaj Polska to nawet i Niemcy naśladuje Anglię, Amerykę, ale oni jednak wrogo na ciebie patrzą się, że ty prawdopodobnie ich ciotkę zamordowałaś w II wojnie światowej, w czasie też może i I wojny światowej, ich prababkę. Pra, 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 pra. To nie jest, proszę Państwa, płyta zacięta, zacinająca się płyta. To nie jest ta płyta. Czyli Państwo zobaczą, czy liczba palców u stóp posągu 10 ma jakieś istotne znaczenie? Zastanówmy się. W innych wizjach Daniel podawał konkretne liczby, na przykład ile rogów znajdowało się na głowach różnych bestii. Liczby te mają swoje znaczenie, jednak opisując posąg, prorok nie wspomniał o liczbie palców u stóp. Dlatego, jak się wydaje, nie jest ona bardziej znacząca niż to, że posąg miał dwoje ramion, dłoni, nóg czy stóp, prawda? Pięknie wyjaśniamy, prawda? Daniel sprecyzował jedynie, że te palce są uformowane z żelaza i gliny. Z jego opisu możemy wywnioskować, że właśnie angloamerykańskie mocarstwo światowe będzie zajmować dominującą pozycję, gdy kamień wyobrażający Królestwo Boże uderzy w stopy posągu. Daniela, 2 rozdział, werset 45. Tak samo jak człowiek, proszę Państwa, umiera, Łazarz w zimnym grobie śpi, to czy ty będziesz pamiętał o liczbie palców u stóp, prawda, rąk, prawda, bo przecież ile ja to ludzi nie spotkałam, którzy w tartaku stracili jeden palec, no najczęściej u ręki. Mocarstwo angloamerykańskie, a dwurożna bestia. Chociaż angloamerykańskie mocarstwo światowe jest mieszaniną żelaza i gliny, czyli słabe to jest i kruche, to wizje dane Janowi przez Jezusa dowodzą, że potęga ta miała w dniach ostatnich wciąż odgrywać kluczową rolę. W jaki sposób? Jan ujrzał dwurożną bestię, mówiącą jak smok. Co wyobraża to osobliwe zwierzę? Ma dwa rogi, więc reprezentuje imperium dwuczłonowe. Jan ponownie widzi mocarstwo angloamerykańskie, ale tym razem w szczególnej roli. Odczytaj objawienie, 13 rozdział, wersety od 11 do 15. Bestia ta zachęca do uczynienia wizerunku pierwszej siedmiogłowej bestii. Jan napisał, że ten wizerunek pojawi się, potem zniknie, a następnie znów się pojawi.
Dokładnie to stało się z organizacją popieraną przez Wielką Brytanię i USA, a mającą zjednoczyć i reprezentować Królestwa Świata. Organizacja ta powstała po I wojnie światowej jako Liga Narodów. Zniknęła, gdy wybuchła II wojna światowa. W trakcie tej wojny lud Boży ogłaszał, że według proroctwa z objawienia wizerunek bestii, chodzi o wizerunek bestii, że wizerunek bestii pojawi się ponownie i faktycznie się pojawił, tym razem jako Organizacja Narodów Zjednoczonych. Objawienie 17 rozdział, werset 8. Jan określił wizerunek bestii mianem ósmego króla, który nie jest odrębnym królem. W jakim sensie jest to ósmy król? Nie został on wyobrażony jako ósma głowa pierwszej bestii. Jest tylko jej wizerunkiem. Wszelka moc, jaką posiada, pochodzi od jego państw członkowskich, zwłaszcza od głównego poplecznika, czyli potęgi angloamerykańskiej. Otrzymuje jednak władzę, by niczym król wykonać pewne zadanie. Państwo zobaczą tu i teraz. Wy tego nigdy nie zobaczycie, jeżeli nie będziecie studiować proroctw z Pisma Świętego zapisanych 2000 lat temu. Tutaj oni chcą zmataczyć, zatuszować, odwrócić waszą uwagę rzekomymi proroctwami Faustyny Kowalskiej czy innych wizjonerów, innych wizjonerek, oczywiście to tylko w systemie tym rzymskim, który się rozpada, ale są jeszcze inne religie i prawosławni prorokowali i tam angielscy, wiecie państwo, którzy jeszcze większymi krwiopijcami byli nieraz w mordowaniu, katowaniu dobrych ludzi, ja już tu nie będę mówiła świętych, dobrych ludzi. U Pana Boga każdy może być święty. Święty w Biblii znaczy tyle, co czysty. To nie jest coś takiego, żeby człowiekowi nogi całować, prawda? Żeby człowieka czcić. Nawet apostołowie mówili, jak głosili, wstań, ja też jestem tylko człowiekiem. Jezus też tak powiedział, bo powiedziano, nauczycielu dobry. Jezus powiedział, dobry to jest tylko Bóg. A więc ci, co tak twierdzili, że Jezus jest Bogiem, przecież Jezus przyszedł od Jahwe. Jezus przyszedł od Jehowy Boga. Nawet Słowacki w Kordianie napisał, drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Czyli nawet i świeccy pisarze mogli znać imię Boże Jehowa w formie polskiej, w formie spolszczonej. Możecie też mówić i Jahwe. To jest tetragram tak zwany hebrajski JHWH, gdzie, kiedy Żydzi, gdy wypowiadali te słowa, to dodawali też w mowie właśnie samogłoski. No, że to u nas jest Jehowa. Także widzicie państwo, objawienie, 17 rozdział, wersety 10-11. Otrzymuje jednak władzę, by niczym król wykonać pewne zadanie. Zadanie, które zapoczątkuje serię wydarzeń mających zmienić bieg historii. I teraz państwo zobaczą, bo my mówimy o Babilonie Wielkim. Jakie zadanie do spełnienia będzie miało mocarstwo angloamerykańskie? A to jest strasznie ciekawe. Wizerunek bestii pożera nierządnicę. Jan opisuje, że szkarłatnej bestii, wizerunku pierwszej bestii, dosiada symboliczna nierządnica, która w ten sposób nią kieruje. Kobieta ta nosi imię Babilon Wielki. Trafnie wyobraża wszystkie fałszywe religie, wśród których prymy wiodą kościoły chrześcijaństwa. Owe organizacje religijne udzielają wizerunkowi bestii swojego poparcia i starają się wywierać na niego wpływ. Jednakże, proszę państwa, w Dniu Pańskim gwałtownie wysychają wody Babilonu Wielkiego, symbolizujące ludzi, którzy popierają tę nierządnicę. Kiedy na przykład wizerunek bestii pojawił się po raz pierwszy, kościoły chrześcijaństwa, liczącą się część Babilonu Wielkiego, dominowały w świecie zachodnim. Obecnie wyznania te oraz ich duchowni nie cieszą się aż
takim szacunkiem i poparciem ogółu. Wielu ludzi uważa, że religia w gruncie rzeczy przyczyniła się do konfliktów lub nawet je wywołuje. Coraz głośniejsza i coraz bardziej wojownicza grupa intelektualistów w krajach zachodnich domaga się wyeliminowania wpływu religii na społeczeństwo. Mimo to religia fałszywa nie zniknie stopniowo, nie zaniknie stopniowo. Wciąż będzie zachowywać swą wpływową pozycję i próbować urabiać ziemskich królów według swej woli. Aż Bóg zaszczepi w ich serca pewną myśl. Odczytaj objawienie 17, rozdział wersety 16 i 17. Już niebawem Jehowa sprawi, że polityczne elementy systemu szatana reprezentowane przez ONZ zaatakują religię fałszywą. Jak się to stanie? Pozbawią ją wpływów i bogactw. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydarzenie takie mogło się wydawać nieprawdopodobne. Dzisiaj nierządnica chwieje się na grzbiecie szkarłatnej bestii, ale nie zsunie się z niego powoli. Jej upadek będzie nagły i brutalny. Czytaj objawienie 18, rozdział wersety 7 i 8 i wersety 15 do 19. Czyli czego dotyczy określenie wszystkie owe królestwa? Księga Daniela 2,44 mówi o Królestwie Bożym, że zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres. Proroctwo to dotyczy tylko królów, królestw zobrazowanych przez różne części posągu. A co z pozostałymi rządami ludzkimi? Równoległe proroctwo z objawienia kreśli szerszy obraz. Pokazuje, że w wielkim dniu Boga Wszechmocnego przeciwko Jehowie zgromadzeni zostaną królowie całej zamieszkanej ziemi. Armagedon. Objawienie 16-14. Objawienie 19, wersety czytaj od 19 do 21. A zatem w Armagedonie zniszczone zostaną nie tylko królestwa, których symbolem był posąg, ale też wszystkie inne ludzkie rządy. Czyli widzicie Państwo, na bestię przychodzi kres. Po zagładzie religii fałszywej, bestia obrazująca cały szatański system polityczny zostanie sprowokowana do ataku na Królestwo Boże. Sprowokowana. Ziemscy królowie, nie mając przystępu do rządu w niebie, zwrócą swój gniew przeciwko jego poddanym na ziemi. Wynik tego ataku jest z góry przesądzony. Czytaj objawienie 16, rozdział, wersety od 13 do 16 i 17 rozdział też w objawieniu. Czytaj wersety od 12 do 14. Jeden ze skutków końcowej bitwy opisał Daniel. Ostatecznie bestia opisana w objawieniu 3,11. Tam był Daniel 2,44. Jej wizerunek oraz bestia dworożna zostaną zniszczone. Żyjemy za dni siódmej głowy. Do czasu unicestwienia bestii już nie pojawi się na niej żadna inna głowa. Angloamerykańskie mocarstwo światowe będzie dominować w chwili zniszczenia religii fałszywej. Proroctwa Daniela i Jana spełniają się w najdrobniejszych szczegółach. Możemy być pewni, że zagłada religii fałszywej i bitwa Armagedonu są tuż, tuż. Bóg zawczasu objawia nam te dokładne informacje. Czy będziemy zważać na te prorocze ostrzeżenia? Drugi list Piotra 1,19. Najwyższy czas stanąć po stronie Jehowy i poprzeć Jego Królestwo. Objawienie 14, 6 i 7. Także widzicie Państwo, jakie to wszystko jest strasznie ciekawe, jakie to jest imponujące, interesujące, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami, a będziecie znać całą prawdę. To znaczy, wiecie Państwo, prawda jest w Biblii, prawda jest w Słowie Bożym. Zachęcamy do czytania Słowa Bożego. Tak się wsłuchuje w treść słów, prawda? W słowa, w pieśni. La 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 di. O
poczynach myśl swych. Unikaj słów złych. Twoja mowa niech będzie budująca. Twoja mowa. Proszę Państwa, każdy może zobaczyć to wszystko w Strażnicy 15 czerwca 2012 rok. Ja mam tutaj o takim wielkim druku, jak to mówią, chłopu na miedzy, krowie na rowie. Część pierwsza. I tak, dwa tematy. Jehowa jest tym, który wyjawia tajemnicę. Jehowa wyjawia, co ma się stać wkrótce. Tak. Daniela i Jana. Potomstwo węża i bestia. Potomstwo węża i bestia. Prawda? Kim jest ta niewiasta z Księgi Rodzaju 3:15? Proszę Państwa. Że wkrótce po buncie w Edenie Jehowa zapowiedział, że niewiasta wyda potomstwo. To właśnie jest to, Rodzaju 3:15. Owo potomstwo po jakimś czasie zmiażdży głowę wężowi, czyli szatanowi. Stopniowo Jehowa wyjawiał, że będzie ono pochodzić z linii rodowej Abrahama, z narodu izraelskiego, z plemienia Judy, spośród potomków króla Dawida. Głównym przedstawicielem tego potomstwa okazał się Jezus Chrystus, a drugorzędną część potomstwa stanowią namaszczeni duchem członkowie zboru chrześcijańskiego. Jezus i pomazańcy wspólnie tworzą Królestwo Boże, narzędzie, za pomocą którego Bóg zmiażdży szatana. Pierwsze proroctwo biblijne dane jeszcze w Edenie zapowiadało też, że pojawi się potomstwo szatana. Będzie ono okazywać nieprzyjaźń, wręcz wrogość potomstwu niewiasty. Kto wchodzi w skład potomstwa węża? Wszyscy, którzy podobnie jak szatan przejawiają nienawiść względem Boga i sprzeciwiają się ludowi Bożemu. Przez wieki szatan organizował swoje potomstwo w królestwa, innymi słowy najrozmaitsze systemy władzy. Ale stosunkowo niewiele tych człowieczych królestw miało znaczący wpływ na losy ludu Bożego, narodu izraelskiego lub zboru namaszczonych chrześcijan. Dlaczego ten fakt jest tak znamienny? Ponieważ wyjawia powód, dla którego wizję Daniela i Jana w sumie opisują zaledwie 8 potęg. Pod koniec pierwszego wieku naszej ery wskrzeszony Jezus Chrystus przekazał apostołowi Janowi serię zdumiewających wizji. W jednej z nich Jan ujrzał diabła pod postacią smoka stojącego na brzegu ogromnego morza. Apostoł zobaczył też, jak z morza wychodzi bestia o osobliwym wyglądzie i otrzymuje od diabła wielką władzę. W jednej z kolejnych wizji anioł, mówiąc o wizerunku tej bestii, nazywanym szkarłatną bestią, wyjaśnił Janowi, że 7 głów wyobraża 7 królów, 7 rządów. W czasie, gdy Jan to opisywał, 5 z nich już upadło, 1 sprawował władzę, a ostatni jeszcze nie nadszedł. O jakie królestwa, czyli mocarstwa światowe tu chodzi? Omówimy teraz każdą z głów bestii opisanej w objawieniu. Dowiemy się też, jak to, co na temat wielu z tych królestw utrwalił Daniel. W wypadku niektórych na długo przed tym, zanim zaczęły istnieć. Pozwala nam to lepiej to poznać. Je poznać. Pierwsze dwie głowy, Egipt i Asyria. Pierwsza głowa bestii symbolizuje Egipt. Dlaczego tak twierdzimy? Ponieważ był on pierwszym mocarstwem, które okazywało nienawiść ludowi Bożemu. Gdy potomkowie Abrahama, z którego rodu miało nadejść obiecane potomstwo, przebywali w Egipcie, stali się liczni. Egipcjanie zaczęli wtedy uciskać Izraelitów. Szatan próbował unicestwić lud Boży, zanim pojawiło się owo zapowiedziane potomstwo. W jaki sposób pobudził Faraona do uśmiercania wszystkich izraelskich chłopców? Jehowa udaremnił ten plan i wyzwolił swój lud z niewoli. Jakiś czas potem osiedlił go w ziemi obiecanej. Druga połowa bestii wyobraża Asyrię. To potężne królestwo również usiłowało zgładzić lud Boży. Co prawda Jehowa użył Asyrii jako narzędzia do ukarania 10-plemiennego królestwa za bałwochwalstwo i bunt, ale potem zaatakowała ona Jerozolimę. Niewykluczone, że szatan chciał przerwać królewską linię, która w końcu miała doprowadzić do Jezusa.
a tak ten nie był zgodny z zamiarami Jehowy. Dlatego w cudowny sposób wyzwolił on swój wierny lud, uśmiercając najeźdźców. Trzecia głowa Babilon. Trzecia głowa bestii niewidzianej. Bestii widzianej przez Jana wyobraża królestwa, którego stolicą był Babilon. Jehowa pozwolił Babilończykom podbić Jerozolimę i uprowadzić jej mieszkańców do niewoli. Zanim jednak dopuścił do tego upokorzenia, ostrzegał buntowniczych Izraelitów przed tą tragedią. Przepowiedział, że linia człowieczych władców, którzy zasiadali na tronie Jehowy w Jerozolimie, zostanie przerwana. Niemniej obiecał też, że pojawi się potomek króla Dawida, ten, do którego należy tytuł prawny i odzyska tę władzę. Inne proroctwo wskazywało, że gdy nadejdzie obiecany Mesjasz, czyli pomazaniec, Żydzi będą oddawać Bogu cześć w świątyni jerozolimskiej. Jedno z wcześniejszych proroctw, spisane przed uprowadzeniem Izraelitów do Babilonu, mówiło, że Mesjasz urodzi się w Betlejem. Jeśli zapowiedzi te miały się spełnić, Żydzi musieli zostać uwolnieni z niewoli, wrócić do ojczyzny i odbudować świątynię. Ale Babilończycy nigdy nie uwalniali jeńców. Nigdy! Nigdy! Jak ta przeszkoda miała być pokonana? Jehowa wyjawił to swoim prorokom. Wśród jeńców uprowadzonych do Babilonu znajdował się prorok Daniel. Jehowa posłużył się nim, aby objawić, jakie królestwa będą następowały po ówczesnej potędze światowej. Tajemnice te przedstawił za pomocą rozmaitych symboli. Na przykład spowodował, że babilońskiemu królowi Nabuchodonozorowi przyśnił się sen o ogromnym posągu wykonanym z różnych metali. Za pośrednictwem Daniela Jehowa wyjaśnił, że złota głowa posągu symbolizuje mocarstwo babilońskie. Kolejna potęga światowa została wyobrażona przez pierś i ramiona ze srebra. Co to za potęga? Jak będzie traktować lud Boży? Czwarta głowa Medopersja. Ponad 100 lat przed czasami Daniela, proszę Państwa, Jehowa wyjawił przez proroka Izajasza szczegóły na temat mocarstwa, które dokona podboju Babilonu. Przepowiedział nie tylko sposób, proszę Państwa, przepowiedział nie tylko sposób zdobycia jego stolicy, ale też imię zwycięskiego wodza. Miał się w nim okazać Cyrus Pers. Daniel otrzymuje dwie wizje dotyczące mocarstwa medoperskiego. W pierwszej królestwo to obrazował niedźwiedź, który był podniesiony. Z jednej strony powiedziano mu: wstań, pożeraj dużo mięsa. W drugiej Daniel ujrzał też dwuczłonową potęgę pod postacią dwurożnego, proszę Państwa, barana. Jehowa posłużył się Medopersją do spełnienia swych zapowiedzi. Obaliła ona Babilon i umożliwiła Izraelitom powrót do ojczyzny. Ale później to samo mocarstwo niemal unicestwiło lud Boży. Biblijna księga Estery donosi o spisku uknutym przez najważniejszego ministra Persji Hamana. To był na stadionie Legii parę lat temu. Spektakl teatralny. Poczynił, jest w internecie, El Mercedes, szukaj od początku. Poczynił on kroki, by w ustalonym dniu zgładzono wszystkich Żydów mieszkających na rozległym obszarze imperium. Tylko dzięki interwencji Jehowy jego lud po raz kolejny uniknął skutków nienawiści potomstwa szatana. Słusznie więc czwartą głowę bestii z objawienia można utożsamić z Medopersją. Piąta głowa Grecja. Piąta głowa bestii z objawienia wyobraża Grecję. Gdy Daniel objaśniał wcześniej sen Nabuchodonozora, i to jeszcze tłumaczą, różnie piszą, Nebukadnezara. Oznajmił, że potęgę tę symbolizuje brzuch i uda z miedzi. Prorok otrzymał też dwie wizje ukazujące niezwykłe szczegóły zarówno o naturze tego imperium, jak i o jego najsłynniejszym władcy. W jednej z nich Daniel ujrzał Grecję jako Lamparta z czterema skrzydłami, co oznaczało, że mocarstwo to będzie dokonywać błyskawicznych podbojów. W drugiej zobaczył kozła z okazałym pojedynczym rogiem, który szybko pokonał dwurożnego barana, czyli Medopersję. Jehowa powiedział Danielowi, że kozioł symbolizuje Grecję, a wielki róg to jeden z jej królów. Daniel zanotował, że róg ten zostanie złamany, a na jego miejscu wyrosną cztery mniejsze. O
chociaż proroctwo to zostało spisane około 200 lat przed tym, jak Grecja zaczęła dominować na arenie światowej, wszystkie jego szczegóły się spełniły. Aleksander Wielki, najsłynniejszy władca starożytnej Grecji, uderzył na Persję. Wkrótce jednak róg ten został złamany. Wielki król zmarł u szczytu swej potęgi, mając zaledwie 32 lata. Królestwem podzielili się wtedy czterej jego wodzowie. Pokonawszy Grecję. No, kto to dokonał tego dzieła? Pokonawszy Persję, Grecja panowała nad terytorium zamieszkiwanym przez lud Boży. Do tego czasu Żydzi ponownie osiedlili się w ziemi obiecanej i odbudowali świątynię w Jerozolimie. Nadal byli narodem wybranym przez Boga, a świątynia wciąż stanowiła ośrodek prawdziwego wielbienia. Ale w II wieku przed naszą erą Grecja, piąta głowa bestii, zaatakowała lud Boży. Antioch IV, jeden z późniejszych sukcesorów Aleksandra, umieścił na terenie świątyni jerozolimskiej pogański ołtarz i pod groźbą śmierci zakazał praktykowania religii żydowskiej. Cóż za akt nienawiści ze strony potomstwa szatana. Żeby nikt nie myślał, że my jesteśmy przeciwko Żydom właśnie. Wkrótce jednak miejsce Grecji zajęło inne mocarstwo, które okaże się szóstą potęgą bestii. Szósta głowa Rzym. Straszny i przerażający. No to od tego się wszystko zaczyna. Szósta głowa Rzym. Straszny i przerażający. Kiedy Jan otrzymał wizję bestii, dominującą potęgą światową był Rzym. Ta szósta głowa odegrała kluczową rolę w realizacji proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15. I tutaj o tym zaczęłyśmy dzisiaj mówić. Ja tylko chcę jeszcze tutaj Państwu zacytować objawienie, 17 rozdział, werset 10, który jest bardzo ciekawy. I tutaj, proszę Państwa, 17 rozdział, werset 10 mówi tak. I siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden jest. Pięciu upadło, jeden jest. Czyli który jest? Szósty. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł. A gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. Czyli widzicie Państwo, tutaj zapowiedź jest właśnie. No, czego. Także tutaj badamy, tutaj, proszę Państwa, rozpatrujemy. Tak ciekawe są to rzeczy, że normalnie, no, niesamowite. Także bądź z nami, u nas prawda, u nas Biblia, u nas pieśni Królestwa, u nas wszystko, co najciekawsze. Naprawdę, warto. Radio Koncita. Mądrość jest skromna. Jesteśmy w Warszawie. 74. Jehowa, radca ostatecznego.
pieśni. 76. Jehowa, nasz najlepszy przyjaciel. 77. Jehowa jest moim pasterzem. Pieśni Królestwa. Słuchaj pieśni Królestwa.